Witamy piłkarze już na boisku i przed nami 90 minut prawdziwych emocji. Dariusz Szpakowski się kłania, obok mnie na stanowisku komentatorskim zasiada Jacek Laskowski. Przed nami dzisiaj kolejne spotkanie rozgrywek ligowych Division Rivals. Przed nami ciekawe spotkanie, Jacku. Obie drużyny potrafią grać w piłkę, więc sporo sobie obiecujemy po tym meczu. Zespół Vipers ze stratą. Oddali piłkę rywalom. Vipers w ofensywie mogą zagrozić rywalom. I mamy bramkę. Ładnie rozpoczęli to spotkanie. Teraz gra powinna nam się otworzyć. Na pewno na tym to się nie skończy. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Ładnie wymanewrował obrońcę. Ben Yedder. No i mamy rzut wolny. Będzie groźnie. Pewna interwencja bramkarza. Nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego... Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. No uwaga, strzał, ale zablokowany. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Mamy bramkę! Wyrównanie! A jest to właściwie dopiero początek meczu. Rzeczywiście od pierwszych minut spotkania mamy tu widowisko, które trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać wzroku. Jest 1-1. Remis. Spójrzmy na to podanie. Kolejne trafienie. Przewaga coraz bardziej widoczna. Nie wiem, czy rywale się podniosą. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Messi przed do przodu. Czekamy na dośrodkowanie rzutu rożnego. Krótko rozegrali ten ruch. Skuteczna interwencja i piłka wybita na rzut rożny. Brudko rozegrali ten rzut rożny. Lionel Messi. Strzał na bramkę. No i powstrzymał akcję. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Świetny zwód, obrońca bezradny. Chciałbym tutaj nadmienić, że Luis Suarez zagra dziś 500. mecz w tych samych barwach. To naprawdę spora. Będzie sam na sam z bramkarzem. Yeah! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Z piłką teraz Messi. Naciska ekipa Vipers. Bramka coraz bliżej. Zechwycili przeciwnicy. Jest przejęcie i mają szansę. Fekir. Niezła okazja do kontry. Nic nie wyszło z tego kontrataku. Suarez musi to trafić. Bramka! Kto jak nie on? Luis Suarez. Doskonale się tam znalazł. Bombowe uderzenie, aż szkoda, że nie mamy pomiaru, jak szybko leciała ta piłka. Huknął jak z armaty i nie dał bramkarzowi wiele czasu na reakcję. No, będzie się działo. Jest 3-2. Griezmann wciąż przy piłce. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Federico Valverde.
Grają nieźle i niewiele w tej ostatniej akcji zabrakło. Bramkarz rywali spisał się znakomicie, ale myślę, Darku, że jeśli nie zdejmą nogi z gazu, remis jest tylko kwestią czasu. To może być wyrównanie. Ojej, nie trafia. Jednak nie ma bramki. Tu powinien być już remis. Nie ma żadnej wymówki. Na tym poziomie takie sytuacje się wykorzystuje. Słyszymy, że wzburzenie trybun utrzymuje się. Fani są niepogodzeni i... I teraz jest przed nim szansa. Zmaga się do piłki, bo jakimś cudem nie stracili bramki, a to może być okazja do kontrataku i odrobienia strat. Blisko pole karne, może strzelać. Za wcześnie ruszył do podania, spalony. Federico Valverde. Piłka u Xaviego. Griezmann przy piłce. No, dobrze przeczytał to obrońca. Antoine Griezmann. Ale szansa na wyrównanie. I będzie bramka. Wymarzona okazja strzelecka. Bramkarz dał się kompletnie zaskoczyć. No, widać wyraźnie w powtórce, że miał łatwą sytuację do strzelenia tego gola. No, ciężko było tego nie wykorzystać. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. No, może być groźnie. Oba zespoły są dziś w dobrej formie ofensywnej. Widzimy wiele akcji. Jedni i drudzy znaleźli drogę do bramki. Chwilowo jest remis, ale obaj bramkarze muszą mieć się na baczności, bo dziś chwila nieuwagi może oznaczać utratę gola. Dobrze odczytał intencje rywala. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Ben Yedder! Tak! Proszę Państwa, bramka! I obejmują prowadzenie! Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. 4-3. Oba zespoły kontynuują ofensywną taktykę. Griezmann. Nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji. Mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Ależ zacięta rywalizacja. Koniec pierwszej połowy. 4-3. No i zaczęło się drugie 45 minut. Luis Suarez. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Dembele. Trzeba to dobrze rozegrać. Świetnie wyjaśnia sytuację Sergio Ramos. Nie dawali rywalom spokoju, aż wreszcie udało im się przejąć. Dobrze, biega na wolne pole. Mamy bramkę! Doskonale zachowali się po stracie piłki. Nie spisali całej akcji na straty, tylko natychmiast założyli wysoki pressing. Nie dali rywalom czasu na spokojne rozegranie. Wykorzystali błąd, przejęli piłkę. Teraz mogą świętować. I teraz podobnie widzimy, jak ruszyli na rywali, jak na nich siedli, jak zmusili ich do błędu. Ten gol to kolejny dowód na to, że w dzisiejszym futbolu wysoki pressing to podstawa. Oczywiście skuteczność też nie za. Federico Valverde, Antoine Griezmann.
Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Ben Yedder. Fekir. No i mamy dobry, udany odbiór. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Szansa na oddanie strzału. Faul, zdaniem sędziego, jest przewinienie i rzut karny, proszę Państwa. Okazja na gola kontaktowego. Karny, żółta kartka, niepotrzebne protesty. Nie ma gola! Ależ kapitalnie teraz obronił. Bramka z rzutu karnego powinna być formalnością. Właściwie wykonane, nie daje bramkarzowi żadnych szans. On zmarnował tę okazję i jak widać nie może tego przeboleć. Następnej może nie być. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Mamy trafienie kontaktowe i teraz od wyrównania dzieli ich już tylko jedna bramka. Grad bramek w tym spotkaniu może cieszyć. Jest 5-4, ale czy tak się skończy? Ach, pięknie oszukał obrońcę. No, minął obrońcę znakomicie. Może spróbować uderzenia na bramkę. Jest, jest, proszę Państwa, gol. Jest hat-trick, a zrobił to tak pewnie, jakby takie wyczyny stanowiły dla niego codzienność. Jest dzisiaj nie do zatrzymania. Trafia, kiedy zechce. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo obrał obrońcę. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy. Zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Bez piłki Vipers. Minęło 15 minut drugiej połowy. Ben Yedder. Blisko pole karne. No nie, to mu zupełnie... Nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Ben Yedder. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Mogą teraz skarcić rywali. Mierzona piłka, wprost za plecy obrońców. Spalony trochę zbyt szybko ruszył do przodu. Ben Yedder. Lewandowski. Mocne udane wejście. Jest szansa na kontratak. Za szybko go odpuścił. Lionel Messi, Robert Lewandowski. Gra zostanie wznowiona w rzut rożnego. Kibice poczuli, że to może być wreszcie szansa na bramkę kontaktową. To może być bramka kontaktowa! Sparował piłkę na bok. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Mogą ich teraz skontrować. Niechlujnie rozegrali tę kontrę. Zbyt łatwa strata. Griezmann, ależ jest mobilny, pokazuje się do podania bliżej środka pola. Vipers w ofensywie mogą zagrozić rywalom. Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. I podjął, że strata piłki. Antoine Griezmann. Teraz Ben Yedder. Fekir. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Niesamowite, niewiarygodne.
kilka minut odrobili dwubramkową stratę. Mecz zaczyna się od nowa. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. Idzie do przodu. Griezmann. Z piłką Ben Yedder. Lewandowski. Dośrodkowanie na bliższy słupek. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Czasu coraz mniej. Rzucają się do ataku. Jest! Cóż za powrót! Cóż za comeback! Przegrywali, a prowadzą. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Wybijają teraz do przodu. Dembele. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Rzut wolny, zobaczymy, czy uda im się go wykorzystać. Może spróbować stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę. No nie, to mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Fantastycznie się dzisiaj spisuje. Strzela jak natchniony. Gol za golem. To już jego trzeci, a to oznacza, że do domu wróci z piłką meczową. Możemy jeszcze raz obejrzeć tę akcję. Co znaczy naprawdę dobre dośrodkowanie? A Lewandowski tylko spojrzał i posłał piłkę do siatki. Ładnie zgubił krycie. Bramkarz nie miał wiele do powiedzenia. Koniec spotkania. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Byli tylko troszkę skuteczniejsi, ale to... Antoine Griezmann.